Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie! Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny 28 odcinek z Gotika, 2 noc kruka. No i co, mogę powiedzieć wiele! Wbijamy na portal! W końcu to, co czekałem na to bardzo, bardzo, bardzo długo. Wyspa Jarkendar, bitch! I jesteśmy już po drugiej stronie. No i co? Teraz to możemy robić wszystko, co nam się żywnie podoba. Zapalę sobie światełko. Proszę. Oh yeah! I teraz możemy wszystko szukać, eksplorować. Tylko wiecie, ja się obawiam, że ja mogę tu trochę pofailować. Włączyłbym jeszcze amulet szukającego ognika. O, ale się tu rwie. What the fuck? Czekaj. Chwila. Chwileczkę, najpierw poszukaj czegoś. Dobra. Wszystkiego co znajdziesz. Dobra. Tutaj coś jest. Ogniku za mną. No dobra, on coś szuka, prowadzi mnie. On zaraz coś znajdzie, spokojnie. Ty tam szukaj sobie, a ja jeszcze tu posprawdzam. Złoto, węgiel, o super, węgiel. Sztylet, jakieś pierduki, o, coś wykrył. Coś wykrył. Tutaj coś. Węgiel, okej. Wykrył coś, czego ja nie mogłem wykryć. To jakiś pulpit. Aha, super. Tylko taki dla ozdoby jest ten pulpit. Będę musiał tu być ostrożny i mega naprawdę ostrożny. Ja sobie teraz zapiszę aż, bo wiecie, nigdy nic nie wiadomo, co mnie może zabić. Więc muszę być ostrożny. O, sierp. Kurde. Stara moneta, dobra. Szukaj dalej. Ten ognik, no szkoda, że ten ognik nie może przen... Oh fuck! Oh, mordę jeża. Nie, dobra, ja się już tak stracham, tak się boję, że ja no nie wyrobię. Nie. Jak coś, to ja spieprzam do magów ognia. Znaczy ognia, kurde, wody. Aha. To jeszcze nie jest nawet naruszone. Więc spoko. Ale jak tylko się do nich zbliżę, to nie ma co, zaatakują. Ten dekl tam przeszedł. Co to da, jak się przekradnę? Spokojnie, ja się tylko przekradnę. Nic złego nie chcę zrobić. Nie strasz mnie, please. Dobra. Co to? Spokojnie. Stara kamienna tablica, kwarcyc. Coś jeszcze? O, srebrny pierścień. Dobry miecz. O, dobry miecz. Pójdzie mi? A, 32 siły. Kurde. Znów coś znalazłeś? A, jest. Kurde, jakbym mógł, to bym to wszystko normalnie spokojnie zabił, ale no, widzicie. Fuck, to coś mi... Ja bym z powrotem się przekradł tam, gdzie byłem. Nie chcę ryzykować życiem, naprawdę. Mogą sobie stać te skamieniaki, skamieniałe stworzenia, ale ja nie chcę z nimi walczyć. Ja jeszcze nie czuję się na takich siłach, żeby z takimi stworzeniami nawalać się. Nie, dziękuję. Ja nie lekceważę tych stworzeń i lepiej, żebym ich nie lekceważył na bardzo długo. Dobra,
to ja mogę sobie iść. Nic mi nie będzie prześladować, myślę. Uff, dobra. Idziemy sobie stąd. Nie chcę sprowadzać na siebie, wiecie, zagrożenia. O, tam kolejna miksturka. Wezmę sobie ją. W ogóle ognik, o, jest tutaj. Się tepnął do mnie. Teraz bardzo nam będzie przydatny ognik. Zwłaszcza tutaj, w Jarkendarze. O, proszę, mamy Saturasa. Yo. Dzięki Adanosowi. Nareszcie jesteś. Oh yeah. Myśleliśmy, że już się nie pokażesz. Co? Skąd się tu wzięliście? Przeszedłeś przez portal, a my za tobą. Wkrótce potem przybyliśmy tutaj. Aha. Jesteśmy tu już od kilku dni. What? Kilku dni? Kiedy nie mogliśmy cię nigdzie znaleźć, Nefarius próbował ustalić, co się mogło stać. Bez rezultatów. No chyba ja. No dobrze. Ja w końcu jesteś i możesz rozpocząć pracę. Jaką pracę? Super. Co działo się w międzyczasie? Doszliśmy do wielu wniosków. Trzęsienia ziemi są coraz silniejsze. Znajdujemy się blisko epicentrum. Twórcy tych starych budowli założyli tu kiedyś miasto, które udało nam się odkryć. Spoko. Jednak z jakiegoś powodu ich cywilizacja została zniszczona. Możemy się jedynie domyślać, dlaczego. Co się dzieje z Krukiem? W liście Kruk pisał o świątyni i o tym, że spróbuje dostać się do środka. Jesteśmy pewni, że chodzi o świątynię Adanosa, którą Kruk będzie próbował zbezcześcić. Trzęsienia ziemi są bez wątpienia wynikiem rzucania bezbożnych czarów, mających przełamać potężne zaklęcie. Bramy świątyni są zamknięte magią, a to zaklęcie ożywia kamiennych strażników. Świątynia się broni. Musimy powstrzymać Kruka, zanim dostanie się do sanktuarium. No tak. Co Kruk chce zrobić w świątyni? Wiemy tylko, że chodzi mu o potężny artefakt związany z Adanosem i Beliarem. Aha. Na pewno nie ma dobrych zamiarów. No tak, na pewno nie ma. Kruk jest byłym magnatem, a nie magiem. Jak mógłby przygotować taki czar? Może to nie on. Może jakiś mag, renegat, który wypełnia jego rozkazy. Tak czy inaczej, musimy zapobiec złu. No to wiem. Co zrobimy później? Zostaniemy tutaj i będziemy dalej badali tę pradawną Super. Cywilizację. Stare zwoje budowniczych zawierają mnóstwo tajemnic, które musimy odkryć, jeśli chcemy zrozumieć, co stało się w przeszłości. No. A teraz musisz coś dla nas zrobić. A co niby takiego? O co chodzi? Musisz znaleźć Kruka i powstrzymać go przed bezczeszczeniem świątyni Adanosa. Super. Mam go zabić? Jeśli to jedyny sposób, by go powstrzymać, to tak. W imię Adanosa. Super. Zbierz wszystkie zapiski i relikty budowniczych, które zdołasz znaleźć, i przynieś je do nas. Okay. Musimy dowiedzieć się więcej na temat tych ludzi i tego, co ich spotkało. Kiedy przejrzymy zamiary Kruka, będziemy mogli mu przeszkodzić. Musisz też znaleźć sposób na uwolnienie niewolników. To wszystko? Zrobię to z zamkniętymi oczami. Wiem, że to niełatwe zadanie. Zrozum, to twoja szansa na odzyskanie mojego zaufania. Super. To super. Odkryłeś jakieś ślady zaginionych ludzi? Zaledwie wczoraj w ruinach na wschodzie znaleźliśmy zwłoki rybaka. Wygląda na to, że pochodził z Korinis. Powinieneś zobaczyć ciało. Okej, okay, no to w drogę. W takim razie ruszam w drogę. Jeszcze jedno. Krukowi towarzyszy wielu bandytów. Podczas twojej nieobecności przyjęliśmy kolejnego członka wodnego kręgu. Wysłaliśmy go na bagna. Nie wrócił. Aż dedał sobie pewnie. Sądzimy, że bandyci atakują każdego, kto nie wygląda jak oni. Załatw sobie ich zbroję. O, to fajnie. Będziesz mógł podejść bliżej ich obozu, nie ryzykując, że cię zaatakują. No to miło, dobra. My już sobie tu dość obgadaliśmy, misję zobaczymy. Portal... Aha, jeszcze tutaj. Mhm.
kruk, aha, relikty, zbroja bandyty. Czyli mamy zabić kruka, zdobyć jakieś relikty i zbroję bandyty, żeby się dostać do samego kruka. Dobrze. Jeszcze sobie pogadamy z innymi magami o samym. Cieszy mnie, że dotarłeś tu bezpiecznie. Tak. Jak to się stało, że przybyłeś tu przede mną? Podróżowaliśmy przez dziwny wymiar. Kto wie, w jaką odnogę zboczyłeś. No i? Czy będę mógł jeszcze skorzystać z portalu? Dotarliśmy dokładnie na miejsce. Najwyraźniej działa bardzo dobrze. Poinformuję cię, jeśli będę podejrzewać, że może być inaczej. Mm-hmm. To super. Co robiłeś do tej pory? Badam historię budowniczych i próbuję zrozumieć, dlaczego zamknęli portal. Wygląda na to, że usiłowali ukryć miasto przed resztą świata. O. Wiele lat temu działy się tu straszne rzeczy. Zostali opętani przez jakąś potworną moc. Jeśli wierzyć ich zapiskom, przed zagładą miasta miała tu miejsce straszna wojna domowa. Drogi stanęły w płomieniach, a w końcu niszcząca powódź przypieczętowała los budowniczych. Ci, którym udało się przeżyć to piekło, odcięli tę część wyspy w nadziei, że uda im się powstrzymać chaos. Powiedziałeś, że nadeszła powódź? Pojawił się przed nimi sam Adanos, chcąc położyć kres ich szaleństwu. Zrównał miasto z ziemią. Czemu budowniczowie oszaleli? Jeden spośród nich oddał się złu. Był to wielki dowódca o imieniu Quahodron. Wow. Powróciwszy do domu po zwycięskiej bitwie za murami miasta, przywiódł ze sobą samo zło. Wszyscy jego towarzysze w krótkim czasie popadli w szaleństwo i zaczęli walczyć ze zwykłymi ludźmi. Rozpoczęła się wojna domowa i wszystko zostało zniszczone. Masakra. Totalna masakra. A my, głupcy, ponownie otworzyliśmy portal. Mnie się to też nie podoba. Ale jaki mieliśmy wybór? Jeśli nie powstrzymamy tego, co tu się dzieje, Korinis może spotkać ten sam los, który dotknął mieszkańców tego pradawnego miasta. Jak myślisz, co tu znajdziemy? Mogę się tylko domyślać. Lepiej porozmawiaj z Saturasem. On ma jakiś pomysł. Spoko. Podróż przez portal jest bezpieczna? Jak na razie nie mam co do tego wątpliwości. Okej, okay, dobra. Jeszcze sobie pogadamy z pozostałymi magami. Hey. Z Myxirem na przykład. Masz jakieś wieści? Już tam fireballami nawalają. Budowniczowie tych ruin. Szkoda, że ich język jest martwy, tak jak oni. Ich potężne rytuały i przywołania nie były w stanie im pomóc. Przywołania? Budowniczowie byli mocno związani ze światem duchów. Jeśli dobrze rozumiem, uważali, że cały czas pozostają w kontakcie ze swoimi przodkami. Dlatego, aby otrzymać od nich rady lub przepowiednie, regularnie odprawiali rytuały przywołania. Super. O ile wiem, ożywieńcy nie gadają zbyt wiele. Budowniczowie nie stworzyli bezdusznych ożywieńców, takich jak zombie czy zombie dead istoty. Duchy ostro są duszami wielkich wojowników, kapłanów i władców. Mm-hmm. Nie mam wątpliwości, że naprawdę istnieją. Na pewno istnieją. Trzeba je wybić tylko. Jak działały te przywołania? Strażnicy umarłych znali specjalne zaklęcia, którymi starali się przebłagać duchy. Opisy, które rytuał, tu znalazłem, są w większości bardzo mętne. Nieczęsto znajduję jasne odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli spotkam ducha, dam ci znać. Tak, koniecznie. No to powodzenia. Ducha, kurde. Dobry jesteś, Bezio. Dobra, abym sobie z kolejnym magiem porozmawiał. O, Kronos. Cieszę się, że cię widzę. No. Obawialiśmy się najgorszego. Co się dzieje? Te tereny są bardzo niebezpieczne. Są tu zwierzęta, których nikt z nas nigdy przedtem nie widział. W pobliżu jest ogromne bagno, które może istnieć już od setek lat. Nie ma dnia, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez bestie z bagna. Radzę ci zachować ostrożność, jeśli zamierzasz rozejrzeć się po okolicy. Rozumiem. Wszystko. Jakieś wieści na temat kamiennych strażników?
Udało nam się kilku zniszczyć. Stoją, jakby byli słupami soli. To tyle wiem. Ale pozory mylą. Gdy tylko się zbliżysz, ruszą do ataku. Nie ma wątpliwości, że źródło ich mocy musi znajdować się gdzieś w okolicy. No. A może pohandlujemy? O, zobaczymy, co tutaj masz. Ja sobie coś sprzedam, oczywiście, żeby trochę nabyć złota. Ale złota i tak mamy mnóstwo, jak patrzę. Super, ten pieśń otwiera sobie portal. Kość szkieletu. Nie, może zestawię, przyda się kiedyś na coś. Co ja mogę tu takiego sprzedać? Bo nie widzę za bardzo, żeby coś było do sprzedania. O, księga roniczna magów ognia. Ciekawe, skąd to masz wszystko. O, zapomniana dolina budowniczych. Mapa mi się przyda jak najbardziej. Runy również, bo mogę z tego jakieś runy sporządzić. Pierwszego kręgu. A nie wiem, co mi te księgi dadzą. Takie drogie jeszcze. Nie opłaca mi się. Kostur. Dobra. O, jeszcze potki sobie kupię. Potki. Właśnie potki. I te też. A co mi tam? Stracę sporo złota, ale przynajmniej będę miał to, czego chcę. No właśnie. Dobra. Idziemy jeszcze gadać z pozostałymi magami. Wiecie, żeby zrobić całą fabułę, to trzeba z nimi wszystkimi porozmawiać. Spodziewałeś się tego? W żadnym wypadku. Jestem zdumiony wielkością tego miasta. Większość budynków jest przysypana zwałami ziemi i kamieni. Ale w całej krainie można znaleźć ruiny, które przetrwały do naszych czasów. Mieszkały tu tysiące ludzi. Tak. Co mogę tutaj znaleźć? Na wschodzie, przy Wielkim Bagnie, znajduje się ogromna forteca. Z tego co wiemy, jest tam teraz siedziba bandytów. Nie szedłbym tam na twoim miejscu. Mają wiele posterunków i strażników. Lepiej unikaj bagna, aż zdobędziesz więcej doświadczenia. Albo znajdziesz sposób na uniknięcie bandytów. Na zachodzie znaleźliśmy paru piratów. O, to fajnie. Nie jestem do końca pewien, ale wydaje mi się, że nas zauważyli. Chyba nie przejmują się naszą obecnością. Tak. Opowiedz mi więcej o tej okolicy. Co chcesz wiedzieć? A wiesz co? A porozmawiamy. Co znajduje się na północy? Jeśli mogę ufać zapiskom budowniczych, znajdziesz tam wielką dolinę otoczoną wysokimi skałami. Mhm. Jest to sucha i pustynna okolica. Dobra, spoko, to ta na północy. Gdzie dojdę, idąc na południe? Tereny na południu są bardzo skaliste. Dobra. Znajdziesz tam wijące się drogi, wodospady i kamienne ruiny. Spoko. A na wschodzie? Co znajduje się na wschodzie? Wielkie bagno. Ten obszar jest bardzo niebezpieczny. Czają się tam nie tylko bandyci, ale też wyjątkowo groźne zwierzęta. Zachowaj ostrożność. Dzięki, wielkie. A na zachodzie? Byłeś już na zachodzie? O, właśnie. Nie, byłeś. Ale tam na pewno jest wybrzeże. Podejrzewam, że piraci mają tam swój obóz. Mhm. Na wschodzie, niedaleko stąd, znaleźliśmy zwłoki rybaka. Powinieneś się temu przyjrzeć. To już mi mówił Saturas. Gdzie przybywają bandyci? Mają na wschodzie taką niby fortecę i mnóstwo posterunków. Aby się tam dostać, musisz przejść przez wielkie grzęzawisko. Aha, dobra, na piraci. Gdzie widziałeś piratów? Wałęsają się na zachodzie. Wydaje mi się, że na coś polowali. No dobra. Jeszcze porozmawiam z jednym magiem, o Merdarion. Co słychać? Słyszysz? Dziwne, prawda? Nie. Kamienie teleportacyjne nie działają, ale wciąż słychać szum. Choć nie są aktywne, no, to drzemie w nich uśpiona energia. Aha, teleporty. Jak myślisz, co może być potrzebne do ich uaktywnienia? Mam pewne podejrzenia. Potrzebuję tylko dowodu na poparcie mojej teorii. Kilka dni temu miałem wrażenie, że gdzieś już widziałem obiekty w podobnym stylu. Podejrzewam, że chcąc je ponownie uruchomić, należałoby w nie wtłoczyć ogromne ilości magicznej energii. Jasne. Dobra.
co może zawierać dość energii. Przychodzi mi na myśl tylko jedno. Myślę o jednym z pięciu kamieni ogniskujących, których użyto do stworzenia magicznej bariery w Górniczej Dolinie. Z tego co wiem, miałeś je dla nas zdobyć jakiś czas temu. No i je zdobywałem. Tak, pamiętam. Gdzie są teraz kamienie ogniskujące? Zostały mi przekazane. Mam się nimi opiekować, aż znajdziemy dla nich inne zastosowanie. Wygląda na to, że ten czas właśnie nastał. No widzę. Mówiłeś, że potrzebujesz dowodów na poparcie twych domysłów. Trzeba włożyć kamień ogniskujący do kamienia teleportacyjnego, ale nie wiem, w którym miejscu. Gdzie przedtem widziałeś takie kamienie teleportacyjne? Przecież ty też byłeś w kolonii karnej. Te kamienie nie wydawały ci się dziwne? Jestem pewien, że można je tu wciąż znaleźć. Dobra. Co zasila kamienie teleportacyjne? Budowniczowie byli bardzo wysoko rozwiniętym społeczeństwem. Korzystali z magii w sposób, jakiego nigdy przedtem nie widzieliśmy. Stworzono sieć kamieni teleportacyjnych, aby umożliwić budowniczym szybkie przemieszczanie się po mieście. Kamienie w tym miejscu wyglądają na centralny punkt nawigacyjny. Ale żeś to mądrze powiedział. Dość już słyszałem. Okej, okay, możesz daj mi kamień ogniskujący. Zobaczę, czy uda mi się uruchomić teleporty. No cóż, dobrze. Ale uważaj z nimi. Spoko. Saturas skróciłby mnie o głowę, gdybyśmy je stracili. Dobra, dawaj to. Dobrze, porozmawialiśmy już ze wszystkimi możliwymi magami wody. Tak mi się już przynajmniej wydaje, bo ja już oszalałem. Widziałem tam jeden piedestał, tam gdzie były te kamienne kamienne te posągi. To możemy tam wsadzić, tak mam tylko takie przeczucie, ale możemy się tam przejść i to zrobić. Zobaczymy co to da. Ale myślę, że... A nie, tam był właśnie taki teleport kamienny. What? Co tu szczury robią? Wybić je trzeba. Ale heca, ciekawe skąd się tu znalazły. Dobra, wybijemy te gówna. No już poszło. Nagle mi się tutaj szczury. Ciekawe skąd się wzięły. Na pewno się zrespiły. Bo nie bez powodu tutaj przyszli. Przyszły, żeby mnie zabić. Dobra. Ja bym sobie jeszcze manę naładował. O, proszę. Dobra, teraz ja sobie znowu zapiszę, rzecz jasna, postępy. I teraz musiałbym szybko wziąć ten piedestał. Podpiąć to. I im po prostu spieprzyć. Dobra, podpinamy. O kurde. Spieprzaj. Oh yeah, działa, bitch. Świetnie, udało się. Aż jestem pod wrażeniem tego, co po prostu zrobiłem. Czekaj, gdzie jest ten? To jest Myxir, a ja szukam Meldariona, pewnie tam jest. Ale to już było coś, powiem szczerze. To było już coś. Uaktywniłem jeden z kamieni teleportacyjnych. Widzę. A więc jednak miałem rację. No widzisz. Już rozmawiałem o tym z innymi. Chcemy, żebyś uruchomił wszystkie kamienie teleportacyjne. Na pewno. W naszych badaniach bardzo przyda się możliwość szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi dzielnicami. Oto kolejny kamień ogniskujący. Postaraj się uaktywnić je wszystkie. Na pewno. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra. Ja bym się teraz przeszedł, powiem wam szczerze, sprawdzić to martwe ciało tego Lensa, o którym nam mówił sam Saturas. Jeszcze się tu przejdę, przeszukać ten mini budynek i cały jego teren. Może znajdę tu jakieś pomocne mi przedmioty. O, jakieś zwoje, nie zwoje. Otworzę sobie kuferek. O, proszę. Śmieci jakieś zebrałem. O, tu do zjedzenia mamy.
Świetnie, tu kolejne żarcie. Nie no, dużo tutaj będzie rzeczy do zebrania. Ale to będzie dość opłacane. Opłacalne, przepraszam. Tu mamy miotłę, kurde. Rozdrabniacz. Woda święcona, na co kurde woda święcona? Nie ogarniam, grabie. Piła, łyżka. Że co? Co to, takie tu pierdoły są. Może pozdrawiam normalnie. Stół runiczny. O, tu jeszcze żywaczka leży. Nie wiedzieć czemu. No mam już te wszystkie rzeczy, dlatego no dla mnie to nie ma sensu robienia. Dobra. Ja tą żywaczkę sobie jeszcze zbiorę. Dobra. Możemy sobie już iść. Przeszukamy to ciało Lensa i byśmy zakończyli odcinek, a w następnym byśmy się szykowali do podróży na... czekaj, to jest... to jest zachód. Więc idziemy na wschód. Znaczy nie, na zachód idziemy, tylko wiecie, bo południe to jest tam, dla mnie to jest północ, a tam jest północ, a dla mnie to jest południe. Dlatego... więc to będzie wschód, a my mamy iść na zachód, gdzie są piraci, więc ja już ogarniam logikę całego po prostu myślenia po prostu kierunkach. Więc trzeba teraz po prostu eksplorować wszystko, co tu... O, jaki kuferek! Otwarty! Bełty i złoto. Fajnie. Szukamy wszystkiego, co tu się może znaleźć. Jakaś mini chałupka tu jest. O, zabijemy sobie krwiopijcę. Na luzie. O, z tego mogę pocisnąć krwiopijcę. O, proszę. Dostało. Niczego tu nie znajdę. Czekaj, coś słyszę. Zapiszę sobie znowu. Wiecie, ja muszę co chwilę zapisywać, bo nie chcę po prostu wpaść w kłopoty. Dobra, dam sobie radę z tym. Albo z dwoma. A, z dwoma? Chyba se jaja robicie. Dobra, trzeba będzie się tu magią pobawić. Trochę, nawet bardzo powiedziałbym. Dobra, wal się. Tak cię już zniszczę tutaj. Dobra, zdechło. Nic tu nie ma. Padło i zdechło. Jakieś jeszcze roślinki. Okej. Idziemy sobie teraz tam. Zabić kolejnego jaszczura. Nie wiem, czemu przed nim uciekałem, bo panikowałem właściwie. Ale wiecie, w grupach stworzenia są też mocne i mogą mnie zabić. Dlatego wiecie, mnie pasuje bardziej walka osobno, jeden na jeden. No, come on. Dobra, wybiję cię. Co mi tam zrobisz? Padaj. O tak. Dobra, padło. Wbijamy... O, tu jest jakieś martwe ciało. William. A, to jest ten... rybak, o którym mówił ten Farim, tak, pamiętam. Zardzewiały topór, o kurde. Ale marnie skończył ten rybaczek. Współczuję mu. Szkoda. Spoczywaj se w pokoju i leż sobie w spokoju. A my idziemy. A nie, jeszcze jakiś list był. Czekajcie, jakiś list był. Liścik jest. Williamie, kiedy księżyc jest w pełni, strażnicy są rozkojarzeni. Przekradnij się, ale bądź ostrożny. Jeśli będziesz iść drewnianą tamą, uda ci się wydostać z bagna. Obóz piratów jest po drugiej stronie doliny, daleko na zachodzie.
Kiedy tam dotrzesz, z łatwością uciekniesz łodziom. Ktoś to dobrze ci życzy. Kurde. Czyli to był list Batego, Farima do Juliama. Wiecie co, ja bym się jeszcze przeszedł. Sami tam, przejdę się jeszcze. Zabiję tego jeszcze rano. Come on, bitch. Nie ma. Nic z tego, że będę obrywał. Dobra, padło. Niczego tu nie znajdę. Super. Chwileczkę, muszę sobie wypić jakąś miksturę. Czy tam dwie. O, jabłuszko. To mi coś w pewnym stopniu pomoże. Co mi tam, że będzie długi odcinek? Niech sobie będzie. Byleby wiecie, wszystko było zrobione jak należy. O to chodzi, mniej więcej w tym. Gdzieś tu, o, tu chyba jakieś nie, miałem wrażenie. Łe, to krwiopijca. A, dwóch na jednego. Dam radę. Ej, no nie ma podlatywania wyżej. O, dostałeś. Dobra, teraz ty padniesz. Ale latają śmiesznie. Kurde, padaj. Dobra, już po tobie. Tu jeszcze sprawdzę. Coś tu może leżeć ciekawego. O, miksturki. Obydwie, super. Wiecie, jak coś mi przykuje uwagę, to ja zobaczę. Wiecie, bo to mnie może zainteresować. Dobra, są te schodki. Bardzo fajnie. Zbliżamy się już naprawdę do bagna. Gdzieś tu to ciało chyba leży. Takie mam wrażenie. Ale nie jestem pewny. Dobra, padło. Nic tu nie ma. Chyba trzeba jeszcze dalej iść. Kurde, kolejne krwiopijce. Jest naprawdę ostro i niebezpiecznie. No chodź krwiopijco, no. Ciebie też zabiję. Bitch. Dobra. Teraz trzeba się wziąć za tego trutnia. Ja sobie zrobię awaryjnego save'a. No chodź tu. Come on, bitch. Kurde, to będzie trudne do wybicia. Nie ma. Pociśniesz mnie. Czekajcie, ja bym to załatwił już w taki ciekawszy sposób dość. Dobra. A proszę. Teraz to gówno mnie już nie załatwi. O, bo to gówno wybucha. A gdy to gówno wybuchnie tym dymem, wytryśnie, to wiecie, mogę nawet zginąć. Więc niczego muszę, wiecie, być uważny. Nie ma czego plądrować. Dobra. Najważniejsze, że się udało. Ja skorzystam jeszcze ze światełka. No i gdzieś tu musi być to ciało martwe. Gdzieś sobie leży z pewnością. Może tu? O, jest. Lens. Dobra, bierzemy wszystko. Dobra. Wracamy do magów. Porozmawiamy z nimi.
że znalazłem martwe ciało i zakończymy już odcinek. Dzisiaj będzie taki wyjątkowo długi, bo to jest wprowadzenie już do takiego dodatku pełnoprawnego. Więc mam prawo tutaj zrobić taki dłuższy odcinek. Ale przynajmniej, no, już będzie ten dodatek. Zaczynamy już tam, gdzie po prostu sam dodatek nam każe. Noc kruka. Więc nie ma się tu czego obawiać. Zaraz tu coś może leżeć. Nie, pustka. Dobra, idziemy. A bo to są ruiny cały czas, to wiecie. To się nie macie co dziwić. To idziemy już, idziemy. Porozmawiamy z samym Saturasem. I po prostu dostaniemy pewnie za to expa i zakończymy odcinek. Dzisiaj naprawdę będzie wyjątkowo długi, więc mam prawo i wybaczcie, że taki długi będzie. Dobra, gdzie jest Saturas? Tam sobie stoi. Nie, to nie jest Saturas, jest Nefarius. Gdzie on jest? A tam stoi. Kurde, tak dziwnie każdy dzień gdzieś stoi, a nie trzymają się razem. Nie wiem, hej. Nieważne. Którego to nieszczęśnika wysłałeś na bagna? Nazywał się Lens. Chyba nie zaszedł daleko. Okej. Znalazłem ciało Lansa. Oby jego dusza dostąpiła królestwa Adanosa. Uważaj na siebie, synu. Nie chcę opłakiwać kolejnej straty. Nie, nie ze mną, spokojnie. Mam akwamarynowy pierścień Lansa. Najlepiej oddaj mi go, zanim wpadnie w niepowołane ręce. Okej. Nefarius opowiedział mi o potopie. Przekazy głoszą, że Adanos zstąpił z nieba, aby ukarać niewierzących i wygnać ich do królestwa umarłych. Okay. W świętym gniewie kazał falom morskim zalać budowniczych tego miasta i zmyć ich z powierzchni. Super. Bagno na wschodzie jest pozostałością po tych wydarzeniach. No, spoko. Gdzie znajdę pasującą na mnie zbroję bandytów? Na zachodzie jest obóz piratów. Dobrze. Z tego co wiem, utrzymują kontakty z bandytami. Nie sądzę, żeby cię zaatakowali. Tja. Może udać się znaleźć u nich jakąś pomoc. Spoko. Dlaczego Adanos tak się rozgniewał? Świątynia w tym mieście była kiedyś wielkim, jasnym budynkiem. Wow. Wszyscy ją podziwiali i modlili się do naszego boga Adanosa. No. Rademes, syn dowódcy Kłachodrona, wow, zbezcześcił świątynię. Aha. Jeden po drugim budowniczowie schodzili na ścieżkę zła. Adanos nie mógł im wybaczyć i kraj został dotknięty jego zemstą. Dlatego tak ważne jest, abyśmy powstrzymali kruka. Ma zamiar dostać się do świątyni. To już wiem. Jeśli chodzi o kruka... Przynosisz jakieś wieści? Nie tym razem. Dam aha, ci... dobra. Jakie relikty? Jeśli wydaje mi się, że mam tu coś dla ciebie. Mamy już podobne kamienne tab... Tam musi być... Zobaczymy. Dobrze. Dobra, czyli to nic. Okej. Okay. Niech cię... On może mnie nauczyć kręgów magii. Dobrze. Ale to nie teraz. Zakończymy już ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.